Witam wszystkich. Przyjechałem po południu na Bolenia, bo już jutro zapowiadają nawet i w nocy deszcze. Ale kurde, nie wiem, czy coś będzie z tego, bo wiatr zmienia się na północny. Tak stanąłem dlatego, żeby było słychać. Próbuję to już dłuższy czas. Można powiedzieć, że Eldorado boleniowe. No ale kurde, cwane gapy, ciężko jest cokolwiek złowić, choć ja tam złapałem, zdaje się, dwa takie mniejsze, ale tu znajomy no parę wyjął tutaj, takich większych, nawet wam jedną akcję pokażę. I teraz dowiedziałem się, że dzisiaj rano, no tak tłukły bolenie i trzy wyjął. Ale teraz już może być po ptokach. Ale zobaczymy. Przyjechałem, zobaczymy. Hej, sprawdzałem. No ale to jest jeden z wielu. Chodź, chodź. I tak się przecież puszcz. O, wypiął się ładnie. Taki złoty, ładny. Znaczy, ja gadam, kurde, srebrny. Raz, taki 45 ma, może nie. Widzisz, jaki trafiłeś dobrze na mnie. Coraz większe. Coraz większe. A nie jest za duży. Chyba. Chyba, że zacznie rosnąć tu w tym. A nie. Jakiś maluszy. Tam trzeba iść. Tam trzeba iść. No. No i dawaj do góry. Wow.
Sosyal. Belki. Oglądałem tego Walickiego, te filmy, on jakoś bierze tak pod te skrzela i to takie te wielkie i wyciąga bez problemu, nie? Ma to wiślane, nurtowe. No, już takie ponad 70. Około 70 pewno ma. Ja dlatego wziąłem, bo mówię, tak to można i mieć i kotwicę w palcach. A, siedzi. Wyłączyłem, kurde, kamerkę, bo mówię, i tak wiatr wieje, nie będzie się słyszeć, ale o, usiadł. Nie. No, ile ma? Dwa. Z boku siedzą, pytają się, ile razy rzuciłem. Dobra. Zmierzę go szybko. Chociaż dzisiaj już nie ma takich upałów, no to... Ale zmierzę go tylko i puszczam go. O, zobaczcie. Wypiął się. Au, kotwica wyłamana. Muszę zobaczyć, czy w pysku nie ma. Już parę razy rozgięta była ta kotwica. Zobaczymy, ile ma. No, taki normalniak, 65. O, tam bije następny. Nie będzie chyba tak źle. Wychodzi na to. Kurde. No, pokaż pysk. Czy nie masz gdzieś tej kotwicy, to... Jak go puszczę, żeby czasem.
No nie widać, żeby tu miał jakąś. No dobra. Wypuszczamy. O, zobaczcie, teraz zaszedłem z drugiej strony tego drzewa. I albo biję z jednej, albo z drugiej strony. Jest taka cwana gapa, tam przelewa się między końcówką, taki jakby przelew się zrobił, wychodzi dosłownie na metr. Kurde, próbuję już ją ponad tydzień skusić. Ale cwana gapa wyskoczy 2-3 razy góra i cisza, spokój. Tutaj troszeczkę ciszej jest. Może da rady mi rzucić jakoś. Może nie frunie znów na drzewa. O, tak żebym zawsze rzucał, to by było luks. Tylko teraz kwestia tylko trafić na moment, że ona wyskoczy. I zastanawiam się, co ja zrobię, jak weźmie, gdzie ona pójdzie. Jak pójdzie pod krzak, a prawdopodobnie będzie chciała, trochę bardziej przykręciłem kowrotek, jak przykręcam na bolenie. No, bo się. Może da się wyrwać. Oj, op, myślałem, że już. Nie będzie tego chyba z tego nic. Bo mi plecionkę, kurde. Wobler jedzie, leci ładnie, ale plecionka, kurde, się. Pałąk z plecionki się robi. O, widzieliście to? Pod samymi nogami coś tam pogoniło. Macie, tu jest wszędzie potencjalne boli. Na zwalanych tych gałęzi i tutaj odłam nurtu idzie po brzegu. O, może być. O, siedzi, powiem wam, siedzi. No ciekawe. A dobrze, bo odeszła. Na sztywno ją wziąłem, ale ciekawe, czy to jest ta duża, czy jakaś mniejsza. Nie jest taka duża, ale... No i co ty, biedna, powiesz, ty kochana? No... Kurde, nie spodziewałem się, że dzisiaj taki dzień będzie. No. Chodź. Mniejsza jest jak tamta. Poczekaj. Chyba, że to jeszcze nie jest ta, bo mówię wam tutaj, jak ja to nazywam, krawężnik. Bił, tylko jeden łom odszedł. Chociaż ich się tutaj kręci, no pokaż no się.
A taka pięćdziesiątaczek. A ta. Niech cieszy dalej. A może się podrośnie, to może znów się trafi na kij. Jestem na następnej miejscówce, ale powiem wam, że nawet nie próbowałem rzucać, bo wiatrzycho już coraz większe. Spotkałem tam znajomego, też się zwija już. Na gruntówkach był. Nic się nie dzieje, a wiatr tak buja wędkami, że nie daje się już łowić. Także dzień skończy się na tych dwóch boleniach. No ale myślę, że nie było źle. Spróbujemy w przyszłym tygodniu przechytrzyć następny. Jak filmik się podobał, to jak zawsze komentujcie, lajkujcie, no i zapraszam wszystkich do subskrypcji. Do zobaczenia.